Dzisiaj spotykamy się na gali FIO, czyli Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Koszańska Agencja Rozwoju Regionalnego już od lat jest operatorem tego funduszu, czyli po prostu udzielamy wsparcia finansowego organizacjom działającym na obszarze naszego tutaj subregionu. Polega to na tym, że zgłaszają się do nas organizacje, co ważne w tym akurat programie również młode organizacje, które rozpoczynają dopiero swoją działalność, no i uzyskują zarówno wsparcie finansowe, jak również wsparcie merytoryczne po to, żeby jak najlepiej, najefektywniej zrealizować swoje pomysły. A ten dzisiejszy dzień jest takim uczczeniem tego rocznego cyklu, uczczeniem najlepszych inicjatyw z obszaru całego województwa, bo wraz z partnerami Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest wdrażany w całym województwie zachodniopomorskim i tutaj spotkają się organizacje, które no w pewien sposób się wyróżniły, te inicjatywy różnego typu zorganizowały w sposób najlepszy, no i również z naszego punktu widzenia dobrze zrealizowały to, co przedstawiły nam we wniosku. Także dzisiaj jest taka sympatyczna wisienka na torcie tego całego przedsięwzięcia. Będziemy tutaj wręczać nagrody, jeszcze nie mogę zdradzić komu. Będzie to niespodzianka dla uczestników tej gali. W pewien sposób wynagrodzenie ich trudu, ponieważ rzeczywiście, tak jak nawet mieliśmy tutaj okazję już słyszeć ze sceny, niejednokrotnie są to inicjatywy wymagające szalonego zaangażowania, często pojedynczych społeczników, tak? Ich poświęcenia wolnego czasu, poświęcenia własnych sił i środków. Te inicjatywy, warto się im przyglądać, bo rzeczywiście one są bardzo różnorodne, poczynając od typowych, że tak powiem, festynów, spotkań lokalnych, aż po inicjatywy, które mają na celu po pierwsze wzmocnić te organizacje, czyli zaopatrzyć je w narzędzia na przykład informatyczne, które pomagają im później ubiegać się o kolejne środki, po rzeczy takie bardziej wysublimowane, związane z historią miejscowości, z przeciwdziałaniem uzależnieniom i tym podobne. To, co my oferujemy jako Koszańska Agencja Rozwoju Regionalnego, jeżeli chodzi o organizacje takie społeczne, o stowarzyszenia, kluby i tym podobne, to są granty i w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i w ramach programu marszałkowskiego Społecznik. W tej chwili jesteśmy już po naborach tegorocznych. Natomiast na przełomie zimy i wczesnej wiosny obydwa te nabory ponownie ruszą, czyli w roku 2023. Wszystkie informacje dostępne są oczywiście na naszej stronie internetowej. Tam również wszystkie informacje o numerach telefonu. Można do nas w każdej chwili zadzwonić. Jesteśmy od poniedziałku do piątku czynni lub też nawet przybyć do nas i porozmawiać bezpośrednio. Pomożemy na pewno dopasować, że tak powiem, grant do potrzeb i pomożemy również na etapie wniosku i pomożemy również na etapie realizacji i rozliczenia. Zawsze do takich projektów grantowych, tam gdzie jesteśmy operatorem, zatrudniamy osoby pełniące funkcje animatorów, którzy docierają do naszych realizatorów nawet w najodleglejsze zakątki naszego regionu. Integracja po pandemii. Koło gospodyń wiejskich w gościńcu, gościnianki, kulinarnie i sportowo u gościnianek.